witam Was, kochani, u Loeli na następnej wyroczni. Moje pytanie dzisiaj jest, co myślicie oboje o Waszej relacji? Mężczyzna, partner, kobieta, partnerka, czyli po tej stronie jest partnerka, po tej stronie jest partner. Lenormand karty, talie są takie same, jednakże są różne wydania kart, więc zaczynamy. Partner. Co on myśli o Waszej relacji? 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 To jest strona partnera. Co Wy, jako partnerka, myślicie o Waszej relacji? Czyli co partnerka myśli o relacji? Co partnerka myśli o relacji? Już karta wyskoczyła. Co partnerka myśli o tej relacji? 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 Dobrze. I zobaczmy jeszcze sobie orakel miłosny. Jedną kartę dla partnera, jedną kartę dla partnerki. Co partner myśli o tej relacji? Wyskoczyły dwie karty. Co partnerka myśli o tej relacji? Co partnerka myśli o tej relacji? Dziękuję. I jeszcze zobaczymy sobie tutaj ten orakel miłosny. Jedno serduszko dla partnera, jedno serce dla partnerki. Jakie są wskazówki dla partnera i partnerki? Co partner myśli o tej relacji? Co partner myśli o tej relacji? Co partnerka myśli o tej relacji? Dobrze. Zobaczymy teraz, co pokażą karty. Czyli strona partnera. W przełożeniu kart Lenormand mamy tutaj niedźwiedzia. Kartę niedźwiedzia, czyli ta karta symbolizuje osobę silną, dobrze ustawioną, stabilną. Być może osobę na jakimś dobrym stanowisku. Być może jest to osoba, która ma taki zawód jak adwokat, sędzia lub urzędnik państwowy, czyli dobrze usytuowana, z dobrą pozycją, tak, zawodową. Jeśli nie, to jest to osoba silna, stabilna. Być może jest osobą starszą partner lub jest starszy od Was. Jeśli nie, to chodzi po prostu tutaj o pewną masywność, stabilność. Być może jest to mężczyzna o masywnej budowie ciała, silny, o silnych cechach charakteru. Także być może też po przemianie, transformacji, którą teraz przeszedł. Zobaczmy, co myśli o Waszym związku.
co partner myśli o Waszym związku. Partner udaje się w drogę, chce przejąć inicjatywę, chce nawiązać kontakt, jeśli kontakt się urwał, ponieważ są jakieś niejasności, jakieś tutaj chmury nad Waszą relacją, czyli jakieś nieklarowne tutaj sytuacje, być może kłótnie, być może jakieś sprzeczki, jakaś blokada, jakaś przerwa. I tutaj chce partner wyjaśnić tą sytuację. Jest już w akcji, już do Was jedzie po transformacji, tak? Czyli chce przyjechać z jakąś wiadomością, chce wysłać może jakąś wiadomość i chodzi tutaj o szczęście, czyli pragnie szczęścia, pragnie jakiejś, jakiegoś wyklarowania sytuacji, by powrócić do szczęścia z Wami, tak? Czyli tęskni za szczęściem, pragnie tego szczęścia z powrotem. To jest tutaj w głowie partnera, jest jakaś akcja, jakieś nawiązanie kontaktu, w sercu jest niejasność, nieklarowność właśnie tej relacji z Wami i w zamiarach jest właśnie tutaj szczęście, by być szczęśliwym z Wami na nowo. Co Wy myślicie o tej relacji? Tutaj na poziomie głowy bardzo chcieliście, pragniecie bardzo związku z tym partnerem, myślicie o tym związku. Niestety są tutaj jakieś problemy, związek został przerwany. W sercu jesteście zranieni, bardzo cierpicie emocjonalnie. Jesteście poprzez ten kryzys, który tu zaistniał, czyli tak jak tu partner myśli o tych wszystkich niejasnościach, kłótniach, być może jakiejś przerwie czy zakończeniu związku, jakiejś złej fazie, prawda, tego związku. Jesteście również Wy bardzo zranieni. Wiecie, że coś się zakończyło i bardzo Was to tutaj dotknęło, obojga, bo oboje macie na poziomie serca tutaj właśnie zranienie, niejasności. No i proszę zobaczyć, sytuacja lustra, czyli karty identyczne. Tutaj w głowie partner ma akcję, chce podjąć inicjatywę, chce nawiązać z Wami kontaktu, a Wy macie tutaj tą samą kartę, akcję, czyli w zamiarach to, co chcecie zrobić, to, co pragniecie, by się wydarzyło, to jest akcja, nawiązanie kontaktu, nawiązanie właśnie jakiejś komunikacji z partnerem, te same karty. Więc też tak samo tutaj, partner chce być szczęśliwy, po prostu z powrotem, by ten związek był spełniony, szczęśliwy. Wy również macie tutaj na poziomie mentalnym ten związek cały czas w głowie, myślicie o tym związku. Jesteście bardzo tutaj smutni, zranieni z tym, że się coś przerwało, urwało, ale pragniecie właśnie odnowić kontakt. Czyli są te identyczne jakby emocje w głowie, na poziomie serca i w czynach, pragnieniach. Proszę, zobaczmy, jaka tutaj była karta z przełożenia u pań, czyli u partnerki. Z przełożenia były mosty, czyli nawiązanie kontaktu, próba zobaczenia się, tak? Próba znalezienia znowu za wszelką cenę jakiegoś kontaktu, zbudowania mostu, czyli połączenia się z partnerem. Proszę, zobaczmy teraz tutaj orakel miłosny, co mówi dla partnera. Zostaw Twoją ex, czyli Twoją byłą, Twojego byłego, że przyszedł czas, by wyjaśnić Twoje energie, czyli Twoje wibracje, Twój stan energetyczny, by partner być może nie myślał o tym, co się zdarzyło właśnie w poprzednim związku, by zostawił te wszystkie jakieś obciążenia, balasty z tego związku z ex, prawda? Ponieważ być może jakieś ma przez to blokady, przez to ma jakieś tutaj problemy też, prawda? W związku, jakieś obciążenia. Dla Pani karta jest uwolnij siebie samego, uwolnij siebie samą. Teraz jest czas,
by kontrolować Twoje życie, by podjąć kontrolę nad Twoim życiem, czyli uwolnij siebie samego, kochaj siebie samą, bądź szczęśliwa ze sobą samą, nie obciążaj się, nie zamartwiaj się, nie załamuj się tutaj tymi problemami, tak? Nie bądź zraniona, nie bądź depresyjna, nie zamykaj się w sobie, tylko uwolnij siebie samą z tych negatywnych balastów, emocji, jakichś pesymistycznych myśli, negatywnych myśli. Uwolnij się z tego, by po prostu zacząć jeszcze raz na nowo. Także to są dwie takie porady dla Was. No tutaj jakieś obciążenia z przeszłości ma partner, tak, w związku ze swoim byłą, nie wiem, czy żoną, narzeczoną, czy jakąś byłą partnerką, która go obciążyła i przez którą ma teraz jakieś widocznie też blokady, jakieś straszne tutaj obciążenia, tak, emocjonalne, psychiczne, być może nie ma zaufania. No i Wy tak samo, nie macie się załamywać tutaj z tymi problemami, które między Wami są w tej relacji, tylko macie się uwolnić z tych negatywnych myśli, negatywnych emocji. I na pewno będzie ten kontakt odbudowany, ponieważ oboje tego pragniecie. Oboje pokazują karty to samo, to są identyczne karty. Zobaczmy teraz ten serduszkowy orakel miłości. Verspieltheit, czyli ta znowu lekkość, ta znowu zabawność, żeby do Was przyszła. Że jest napisane tutaj dla partnera, że śmiać się jest najlepszą terapią na ziemi. Czyli śmiech, uśmiech, śmiech jest najlepszą terapią na ziemi. Bawcie się razem. Nie zapomnijcie, że miłość jest najlepszym lekiem, najlepszym wyzbawieniem. Czyli nie zapomnijcie, że właśnie miłość Was uleczy w tym kontekście, ponieważ jest tu tłumaczenie, czyli ta lekkość by do Was przyszła, znowu uśmiech, zabawa, radość, śmiech, że jest to najlepsza terapia, by po prostu się odciąć od tych wszystkich tu obciążeń, problemów, jakichś zranień, że miłość może Was tylko uleczyć. No piękne. I jeszcze zobaczmy serduszko dla Pani pytającej, dla partnerki. Folge der Stimme deines Herzens, czyli idź za głosem Twojego serca. Że jeśli odejdziesz z tego świata, nie możesz nic ze sobą zabrać, tylko Twoją duszę. Piękne, naprawdę cudowne przesłanie dla Was, że aż się bardzo wzruszyłam tym. Idźcie za głosem swojego serca, róbcie to, czego pragniecie. Uczucia, miłość jest to, co właśnie jest najważniejsze i za tym głosem Waszego serca pójście. Nic nie możecie wziąć do grobu, absolutnie nic, tylko swoją duszę, swoje doświadczenia, swoje piękne relacje miłosne, piękne doświadczenia, które mieliście z partnerem w pięknej relacji uczuciowej, miłosnej. Więc idźcie za głosem swojego serca. Takie jest tutaj piękne motto dla Was, by uleczyć tą relację. Cudowne czytanie, wspaniałe. Tego Wam życzę, by się po prostu wszystko wyjaśniło, by tutaj ta akcja pomogła wyjaśnić Wasze problemy i kryzysy. Idźcie za głosem swojego serca. Do usłyszenia i proszę
o kciuka i subskrypcję mojego kanału. Do usłyszenia niedługo, już wkrótce.